Wybuch I wojny światowej obudził polskie nadzieje na odrodzenie państwa. Zaborcy po raz pierwszy stanęli przeciw sobie i im dłużej trwały działania wojenne, tym polska karta stawała się coraz cenniejsza. Umiędzynarodowienie sprawy polskiej przez akt 5 listopada 1916 roku tylko potwierdziło te przypuszczenia. Ostatnie miesiące wojny były dla Polaków prawdziwym uśmiechem losu. Spełnił się najbardziej pożądany scenariusz, a więc nie dość, że wszyscy zaborcy przegrali wojnę, to Rosja i Austria się rozpadły, a cesarstwo w Niemczech upadło, a sam kraj wstrząsany był rewolucją. W ten sposób na ziemiach polskich powstała polityczna pustka, którą mogło wypełnić odrodzone państwo polskie. W momencie zakończenia wojny na ziemiach polskich najważniejszym ośrodkiem władzy była powstała na bazie aktu 5 listopada Rada Regencyjna. Z racji tego, że stworzona ona była przez zaborców, nie cieszyła się zaufaniem społecznym. Dlatego w listopadzie 1918 roku zaczęły powstawać konkurencyjne lokalne ośrodki władzy. W Lublinie powstał lewicowy tymczasowy rząd ludowy Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim jako premierem. W momencie powstania ogłosił on bardzo postępowy program reform, który zakładał 8-godzinny dzień pracy, pełnię praw obywatelskich dla kobiet, nacjonalizację banków, czyli przejęcie ich z rąk prywatnych przez państwo oraz podział majątków ziemskich na mniejsze działki i przekazanie ich chłopom. W Krakowie powstała Polska Komisja Likwidacyjna Galicji i Śląska Cieszyńskiego, na czele której stanął Wincenty Witos. Jej celem było zapewnienie porządku na kontrolowanych obszarach oraz przyłączenie tych ziem do odradzającego się państwa polskiego. Analogiczne zadania postawił sobie tymczasowy komitet rządzący we Lwowie. W Cieszynie powstała Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, dzięki której Polacy przejęli kontrolę nad obszarami, gdzie stanowili większość etniczną. W zaborze pruskim, gdzie nadal działała administracja niemiecka, Polacy zaczęli tworzyć równolegle działające organy. Były nimi powiatowe rady ludowe, które uznawały zwierzchnictwo istniejącej nielegalnie od 1916 roku Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu. 8 listopada 1918 roku Niemcy zwolnili z więzienia Józefa Piłsudskiego. 11 listopada 1918 roku, dzień po przybyciu do Warszawy, Rada Regencyjna przekazała mu pełnię władzy wojskowej. Ten dzień stał się symboliczną datą odzyskania przez Polskę niepodległości. Na przestrzeni następnych dni kolejne lokalne ośrodki władzy uznawały zwierzchność Piłsudskiego. 16 listopada Piłsudski w depeszy skierowanej do rządów wszystkich państw poinformował o powstaniu niepodległego państwa polskiego. Jako pierwsze niepodległość Polski uznały Niemcy. Większość jednak państw wstrzymała się z uznaniem nowego państwa, a jako reprezentanta Polski uznawała zasiadający w Paryżu Komitet Narodowy Polski z Romanem Dmowskim na czele. 22 listopada Piłsudski objął urząd tymczasowego naczelnika państwa, a Rada Regencyjna została rozwiązana. Po przejęciu władzy Piłsudski powołał rząd tymczasowy, na czele którego stanął działacz PPS Jędrzej Moraczewski. Miał on sprawować władzę do momentu wyborów i zwołania Sejmu. W pierwszych dniach urzędowania rząd wprowadził szereg reform, które opierały się na programie tymczasowego rządu ludowego z Lublina. Wprowadzono 8-godzinny dzień pracy, ubezpieczenia społeczne, prawa wyborcze dla kobiet czy płacę minimalną. Jednak podstawową sprawą było uzyskanie uznania niepodległości przez państwa Entente. Dlatego Piłsudski doszedł do porozumienia z Dmowskim, czego efektem było utworzenie nowego rządu w styczniu 1919 roku, do którego weszli również przedstawiciele prawicy. Premierem rządu został Ignacy Paderewski. Ten rząd zyskał uznanie na arenie międzynarodowej.